Dajcie moi drodzy widzowie, kolejne omówienie jednostek. Jak widzicie, zwierzę ludzie, Minotaury będzie bardzo wesoło. Jest to jedna z moich ulubionych frakcji, ale pod kątem tego, że niestety tych, tych jednostek nie ma aż tak dużo, więc tu jest troszkę słabiej. Ale sama frakcja jest naprawdę bardzo przyjemna i dobrze się nimi po prostu gra. Nawet taki jakiś większy podwój, warto sobie nimi zagrać. Zacznijmy może od lordów, bohaterów. Jesz, jeśli chodzi o pierwszego lorda, jest to oczywiście Taurox, mosiężny byk. No jeden z najmocniejszych lordów u zwierząt ludzi zdecydowanie. Tym bardziej, że to jest jednak Minotaur, to jest po prostu bardzo dobry pod względem zastosowania. Jest to oczywiście wojownik. Mający oczywiście płonąca, taki duże przebicie, tak naprawdę pancerza, i mamy też takie umiejętności, które tutaj w standardzie, a tu akurat mi Szamana przeskakuje, nie wiem o co tutaj chodzi, coś mi się tu popsuło z tym przeskakiwaniem, chyba że oni coś spaczę zrobili. Z takich najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o Minotaury, one mają łaknienie krwi. Więc wtedy zrasta oczywiście szarża siła broni i si siła tak naprawdę przebicia, więc to są z takich najważniejszych rzeczy. No, minotaury mają odporność na ostrzał. W tym wypadku, jeśli chodzi akurat, nie wiem, czemu mi tak dziwnie przeskukuje, ale tutaj mamy 15% odporności na ostrzał. Mamy oczywiście leśnik. Pamiętajcie, że zwierzę ludzie najlepiej sobie radzą w walce w lesie. Jak leśne elfy, do tego po prostu są stworzeni, i do tego trzeba najlepiej to wszystko wykorzystywać. Z tego względu, że po pierwsze, e, zwierzę ludzie nie posiadają mocnych e, strzelców, nie posiadają artylerii, więc tu musicie tak naprawdę działać najwięcej na efekcie zaskoczenia. A efekt zaskoczenia to najlepiej jest walka w lesie, bo wtedy strzelcy przeciwnika przeważnie wszystko tracą. Nie mają już tej wtedy przewagi. Jedynie co to musimy uważać na ostrzał, ale zwierzę ludzie fajnie mogą się gdzieś tam podkradać, skradać, chować, więc możliwości jest sporo, więc wtedy artyleria powinna być bardzo szybko zneutralizowana, bo zwierząt ludzie zdecydowanie nie lubią artylerii. <grym> więc idziemy, może w takim razie dalej, bo możemy tu jeszcze coś powiedzieć odnośnie tego lorda. Jak mi się wydaje, nie wiem, czemu mi to dziwnie przeskakuje. Coś, coś mi się tutaj pochrzeniło. Hmm. Kurczę, no co tu się dzieje? Czemu mi to tak dziwnie skakuje? Okej okay. Przy lordach, o Właśnie, Z takich najważniejszych rzeczy Mamy odporność na obrażenia 40% I obrona w zwarciu 24 Na 41 sekund Jest to oczywiście mosiężne ciało Bardzo dobra jego umiejętność I on wtedy staje się taki turbo niezniszczalny Bym powiedział czego oczywiście nie lubią minotaury, nie lubią włóczni halabard, więc na, to, na tego po prostu unikajcie. Z potworami bywa różnie, bo są potwory, które są naprawdę bardzo potężne i wtedy taki taurus może mieć problem, ale do większości jednostek spokojnie sobie poradzi, więc możecie go spokojnie wbijać, tym bardziej, że u niego jest bardzo duże podbicie premii do szarży w umiejętnościach, ogólnie w itemach. Więc to są ważne rzeczy. Pancerza jest też od groma, bo 130 to jest naprawdę, bym powiedział, konkretnie. Tak jak mówiłem, łaknienie krwi tutaj bardzo fajnie podbija statystyki, a tak zwarciu, premia do szarży, obrażenia przebijające. Intensywność oczywiście z każdym zabójstwem wzrasta. Mamy też zew zewsiepacza, czy obszarowa e, wzmocnienie naszych jednostek. Czas trwania jest w sumie ciągle, tylko zasięg e, działania jest 35 metrów. No szkoda, właśnie, że nie ma tam 55, bo. Więc ludzie ludzie mogliby otrzymywać jakieś większe takie bonusy, bo moim zdaniem zasługują. To jest naprawdę bardzo fajna frakcja, a niestety jest niedoceniana chwilowo. Nie dostałem za bardzo nowych jednostek tam. No delikatnie coś tam niby dostają takiego wiecie gdzieś zaczepnego od innych frakcji, ale, ale to nie jest jednak to. Kolejnym na przykład bohaterem, no bo Lord tutaj wiadomo, Taurux, bohater to jest Vargor. Jest to taki, bym powiedział, mniejszy Minotaur, <gry> który walczy po prostu w walce wzręcz. Mamy oczywiście w nim tarczę, więc jest spoko. Jak dobrze pamiętam, oni chyba czasem dostają rydwany, ale ten, teraz nie jestem pewny, więc nie będę gdzieś tam e, mówił o tym, bo nie wiem, czy te faktycznie są. Czy tak faktycznie jest. No nie wiem, czy mi to tak dziwnie przeskakuje. Ok, tutaj mamy wzmocnienie naszych e, właśnie jednostek. Obrona w zwarciu, dyscyplina, nie są to może jakieś wie, ogromne wartości, ale zawsze to jest jakiś tam powiedzmy bonusik. Mamy jeszcze pierwotną furię, czyli obrażenia, prędkość, wszystko tutaj ładnie wzrasta, jeśli dyscyplina jest więcej niż bazowa. Z umiejętności standardowo przebicie pancerza, siła broni, szarża siła broni, ale jak sobie podliczycie tutaj można ładne bonusy wyciągnąć, bo 75% podstawowej plus przebicia pancerza, no jeszcze szarży 60%. Brzmi dobrze, jeszcze jeszcze prędkość można podbić, więc to już w ogóle będzie śmiegał jak szalony. Na pewno dobry lord, znaczy bohater jest pod względem. No, piechoty najlepiej się gdzieś tam sprawdzi. Z potworami to tak, akurat ci bohaterowie to tak średnio. Mamy jeszcze oczywiście wściekłego byka, czyli kolejny tutaj Minotaur. Jeśli chodzi o tego minotaura, no, umiejętności w sumie są prawie te same. Jedynie co to, mamy właśnie topór ludzi, czyli sieje, terror i niezłomność na 46 sekund. Mamy tutaj jakby mniej tych wzmocnień, ale mimo wszystko minotaury są bardzo dobre na polu bitwy. Jeśli oczywiście nie rzucimy ich na halabardy, nie rzucimy ich na włócznie, no i tam będziemy unikać trochę strzelców, to wydaje mi się, że bez problemu możemy wiele pokonać. Jeśli chodzi akurat o magię u ludzi, to mamy cztery rodzaje. Mamy domenę bestii, mamy domenę śmierci, oczywiście cienia i tak samo dzicz. Jeśli chodzi o magię i którą warto gdzieś tam używać, to szczerze powiedziawszy domena na przykład bestii jest dobra. Bo jak dobrze znacie z moich filmików, ja tam akurat domenę bestii bardzo gdzieś tam boostuję. Z tego względu, że mamy bardzo wiele dobrych po prostu zaklęć. Może niekoniecznie zadających ogromne obrażenia, bo stado na przykład Zagłady jest dobre pod tym kątem, że 14 sekund obrażenia obszarowe działa na wszystkie jednostki i to się najlepiej sprawdza, jak tych jednostek jest najwięcej. To jest moim zdaniem dobre zaklęcie i w miarę tanie. Następne zaklęcie, ulepszona, no nie muszę czytać, w sumie ulepszona, bo to wiadomo, <laughs> nieprzenikniona skóra panna. No tutaj mamy odporność fizyczną, obronę, zwarcie, prędkość na wszystkie jednostki, 35 metrów zasięgu, 31 sekund trwania. No za taki koszt manę to jest naprawdę super opcja. Mamy też opcję zwiększenia obrażeń pancerza dla naszych jednostek. Mamy też przyzwanie Manticory, mamy też klątwę, która jest, bym powiedział, naprawdę mega mocna bo zdjęcie 24 ataku zwarciu, obrony zwarciu, plus jeszcze celność, no, stworzy to wtedy taką opcję, że niektóre jednostki są bezbronne. Mamy też jeszcze Ulepszoną bursztynową włócznię, która zadaje bardzo mocne e, obrażenia, z tego względu, że to jest magiczny pocisk. Najlepiej się to sprawdza na bohaterów, lordów, e, potwory jakieś takie pojedyncze. Na tych jednostkach zadajemy największe obrażenia. No, domena śmierci. No, to domena śmierci to już na przykład mamy przerzucenie się na bardzo duże obrażenia masowe, jak na przykład słońce Xereusa. Jest to przepotężne zaklęcie, jedno z najmocniejszych, zadawające obrażenia. Mamy też pijawkę, którą możemy używać na solowych bohaterów. No, na pewno największym plusem też domeny śmierci jest właśnie ściągnięcie pancerza i siły broni i przebicia pancerza przeciwnikowi. To jest moim zdaniem jedna z takich najważniejszych rzeczy. Jest też oczywiście zdjęcie dyscypliny, danie magicznych ataków naszym jednostkom i zwiększenie troszkę naszej dyscypliny. No, powiem szczerze: Słońce Xerousa, pijawka i rozkład duszy to najlepsze zaklęcia z, z śmierci. Jeśli chodzi o zaklęcia cienia, no to odchłań, no odkłań nie ma sobie równych, odkłań wahadło i jeszcze możemy czasem użyć na przykład zdjęcie dyscypliny i pancerza, to czasem się po prostu używa. E Jeśli chodzi o na przykład bez VAT jest średni, z tego względu, że to jest zrzucanie na jedną jednostkę, a jak sobie zobaczycie, no kosztuje to 10 mane. W bestii mamy, w bestii to mieliśmy? Nie, wybaczcie. Tutaj mieliśmy na przykład zdjęcie za 14 i to jest na wszystkie jednostki, więc domena śmierci pod tym kątem wygrywa. Na pewno dobrą opcją jeszcze jest magiczne ataki, zwiększenie bardzo dużej siły naszych jednostek. I to jest dobre zaklęcie umysłu Okama Brzytwa. Brzytwa jest naprawdę spoko. Jeśli chodzi o Dzieć... No z dziczy na pewno plusem są na przykład osłabienia przeciwnika, czyli właśnie dewoulacja. Z tego względu, że zdejmujemy atak zwarciu, prędkość szarży, prędkość, dyscyplinę i te zaklęcie też jest dosyć tanie, trwa 20 sekund. No jest to dobra opcja. Mamy też ulepszeni zdrajcy, tylko, że to no w sumie to jest dobre. 12 sekund trwania zadaje obrażenia, ale lepiej tak się ok akurat opłaca magia bestii. Bo po pierwsze, taniej wychodzi, dłużej działa i większe obrażenia zadaje, więc to jest dobre. Jeśli chodzi o poncza Goroka, e, tutaj mamy zwiększenie naszym jednostkom siły broni, atak z zwarciu, ale stracimy na pancerzu i to też jest tylko na jedną jednostkę i zaklęcie też nie należy do najtańszych, więc zdecydowanie no, domena bestii wygrywa pod względem ulepszania naszych statystyk, naszych jednostek. No Tutaj nawet bezkonkurencyjnie bym powiedział. Mamy jeszcze okropny przypływ, czyli taką eksplozję. Nie zadaje może jakichś ogromnie wielkich obrażeń, ale promień jest nie najgorszy i koszt many też jest powiedzmy no, taki sobie. Mamy jeszcze donośny rek. No jest spoko pod tym kątem, że po pierwsze jest stanie, 100% przebicia pancerza no i promień jest dosyć spoko. Tylko prędkość ruchu jest mała, więc to też trwa sekundę, więc nie jest to jakieś, powiedziałbym, ogromne uderzenia. I również mamy przyzwanie cygora. Cygor to taki cyklopik, rzucający oczywiście kamieniami. Do rzucania kamieni się sprawdza spoko. Do walki wręcz, no to tam jakiegoś większego szału nie ma. Więc cóż, przejdźmy w takim razie do jednostek, a jednostek troszkę tutaj mamy, nie są one może jakieś wybitne, no bo pierwszą jednostką, którą tutaj macie to jest właśnie stado włóczników Ungorów. Jest to jednostka, która jest mięsem armatnim, ma oczywiście obronę przed szarżą dużych przeciwników, mamy również pierwotną furię jak w każdej jednostce akurat uswierzył ludzi. Z takich ważnych rzeczy na pewno jest to, że mamy też straż przed nią, no tak jak mówię na początku, zwierzę ludzie bardzo polegają na tym, żeby się ukrywać, robić zasadzki, no na tym najwięcej zaoszczędzicie po pierwsze armii i dzięki temu wygracie walki, których się ogólnie w standardzie by nie dało wygrać, gdzie automat wam pokaże, że przegracie, bo po prostu automat leci armią do przodu i jak przeciwnik ma strzelców, ma artylerię, no to nie, dzi nie dziwota, że po prostu w parę salw i armii nie ma. Tym bardziej że pamiętajcie, że zwierzę ludzie opierają się na piechocie, na potworach, ale tych potworów też nie ma aż tak dużo do wyboru. Choć te potwory są, bym powiedział, dobre, ale nie tak szybko też możemy oczywiście je posiadać, więc to też jest jednak znaczenie. Jednostka, tak jak mówię, sprawdzi się na dużych przeciwników, czyli kawaleria, potwory, demony, jakieś większe, no po prostu na to. Do walki z warciu frontalnie, z jakąś standardową piechotą, jak wyślecie ich, to po prostu nic z nich nie zostanie. Nie posiadałem również tarczy, niska dyscyplina, niski pancerz, więc na to trzeba uważać, że ta jednostka nie jest jakaś wybitnie potężna. Kolejna jednostka to może powiemy o tych stado włóczników Ungorów z tarczami. To już jest trochę taka jedna jednostka mocniejsza, bardzo podobna do wcześniejszej, ale różnica tak naprawdę jest taka, że mamy tarczę, tylko mamy tarczę z tego gorszego sortu 35% w bloku. No i szczerze powiedziawszy większych różnic tutaj nie ma, ze względem statystyk, no statystyki jak sobie zauważycie są identyczne, e, nie wiem dlaczego tak słabo to w ogóle zostało zrobione, no bo powiedzmy no powinni mieć tam nie wiem więcej dyscypliny, więcej pancerza, się broni obrony, no obrony na pewno powinni mieć więcej, bo po pierwsze mają oni, a przepraszam tutaj mi źle coś zaczytuję, faktycznie tej obrony zwarcie jest więcej, nie wiem czy on mi tak nie szczytuje, okej. Okay. Coś mi tutaj przeskoczyło. No dobra, no to teraz wybaczam. Jest obrony z warciu 8 więcej <gryw> i to jest tak naprawdę większa różnica. I jest oczywiście tarcza, więc już szelsy zaczną zadawać obrażenia, ale ciut już mniejsze. No zastosowanie, piechota, znaczy e, kawaleria, potwory. No i w sumie to by było tyle. Stado ungorów to już jest taka piechota z toporami. No bardzo podobna do tamtych, tylko oczywiście mają topory. I tutaj. To powinniśmy już stosować do walki e, no, frontalnej, ale statystyki tych jednostek są bardzo, bym powiedział, słabe. Dlatego też automat na zwierzę ludziach jest po prostu no, niemiłosierny. No, tylko zasadzka tam ratuje oczywiście nasze jednostki, bo zasadzką możecie ogarnąć bardzo dużo. Duże, dużo słabsze jednostki są w stanie rozwalić naprawdę potężne jednostki, tylko kwestia dobrego zastosowania. Jeśli chodzi o stado Ungorów, no jest to trochę mięso armatnie, nawet tutaj mają napisane, że są to mięso armatnie, straż przednia. No tutaj też nie mamy żadnych oczywiście osłon względem na przykład kawalerii, piechotworów, no nie ma obrony przed szarżą, bo nie mają oczywiście włóczni. Do standardowej walki, no jako taka powiedzmy mięso armatnie do tego najlepiej się sprawdzą, czyli standardowa piechota, nie najlepiej, nie najlepsza jakaś, żeby nie walczyli z najlepszą piechotą, bo szybko po prostu zginą. Ale psa to przychodzą nam tutaj 100 do gorów, już takich bym powiedział napakowanych ziomalów. <grytanie> Napakowane ziomki to już tutaj zdecydowanie, e, no chociażby mocniejsze statystyki, tak? Bo mamy obrony zwarciu 11 więcej, mamy więcej siły broni, e, więcej dyscypliny, troszkę prędkości. No mamy już tutaj naprawdę lepsze te statystyki z takich na pewno ważnych rzeczy. No, to oczywiście tarcza, czyli przed strzelcami jakieś większe zasłonięcie. Trochę słabo, że nie mają więcej pancerza, bo jak dla mnie, te jednostki powinny mieć co najmniej 30-40 pancerza, z tego względu, że nawet w Bretonii najgorsza piechota ma więcej pancerza niż gory. Więc jak są tutaj golasami, no to oczywiście gdzie ten pancerz, tak? skąd ten pancerz ma być? E, no, powiem szczerze, dobra bardzo jednostka, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń. Też te obrażenia przebijające nie są jakieś wysokich lotów, bo tutaj mamy tylko 9 obrażeń przebijających, nie mamy też skuteczności przeciw piechocie. No jednostki troszkę bardzo, bym powiedział, słabe, ale w wykonaniu do walki wręcz nadają się w sumie moim zdaniem dobrze. Co w takim razie nam zostało? No, to są jednostki też do walki przeciw piechocie. Nie wysyłamy ich na potwory, kawalerie. No, kawaleria, jak się gdzieś tam zatrzyma, to możemy próbować coś z nimi zrobić. Ale to są jednostki bardzo słabe, więc większego szału po prostu nie ma. Zastosujmy w takim razie te jednostki w walce. No, zostawiłem ni niestety trochę strzelców u elfów. Więc zobaczycie, że te jednostki się rozsypią w momencie, i tutaj w tej walce by nas tylko uratowała magia i Minotaury. Minotaury, żeby szybko pokonać bohatera czy tam lorda, a naprawdę na piechotę powinniśmy użyć magii. No, z magii mamy naprawdę wiele do wyboru, więc powinniśmy sobie wtedy bez problemu dać radę. Wyruszmy tutaj do walki. Idą tymi włóczniami i toporkami Czasem te jednostki wiecie się tam gdzieś tam bugują jeśli chodzi o ten hitboxy czy coś to Nie zawsze jakoś dobrze tam walczą Tutaj nasze minotaury gdzieś powinny być o proszę bardzo o, Ale jednak ten ostrzał który on tutaj dostaje no to <gryw> Dramat no widzicie że życie mu schodzi strzelców ewidentnie nie lubi A oczywiście nasz bohater tutaj może poszaleć. No powinniśmy zawsze e, bardzo szybko strzelców wykończyć, bo minotaury e, ogólnie zwierzę ludzie nienawidzą. E, no jakby nie tutaj nie spojrzeć, e, nienawidzą mm, jednostek właśnie strzelców. Bo po pierwsze mamy dużo dużych jednostek, więc łatwo jest je trafić, nawet jak gdzieś tam walczą w samym środku, no to wygląda to słabo. Jak mówiłem, na przykład stado zagłady jest dobre, bo zadaje dużo obrażeń, szybko się też odnawia, więc możemy częściej używać. Jeśli chodzi o animacje, to tutaj chyba widzieliśmy wszystkie. Możemy jedynie co to jeszcze tutaj naszego, no bo on widzę uciekają nam te jednostki. No i wykorzystanie tej magii, no ważne jest to, że moglibyśmy mocnić, na przykład nasze jednostki byłyby naprawdę zdecydowanie mocne. Ale to też większego szału gdzieś tam nie zrobi. Z tego względu, że tutaj jest ciężko. Tutaj magia cienia powinna najwięcej zrobić, bo największe zadaje obrażenia. Jeśli chodzi na przykład o na przykład okropny przypływ, zobaczycie, jakie to są obrażenia. Z jednej strony są nie najgorsze. Jeśli jednostka oczywiście nie ma dużego pancerza, białe lwy na przykład mają dużo pancerza i nie otrzymały jakichś, bym powiedział, ogromnych obrażeń. No proszę bardzo, ten się tutaj sturlał i zaatakował pięknie. Ale strzały, które tutaj dostaje, no życie mu po prostu spływa. Moim zdaniem możemy iść w takim razie dalej. Moi drodzy, przechodzimy w takim razie do kolejnych jednostek. Wziąłem tutaj resztę piechoty i strzelców, bo strzelców mamy jednych, jeśli chodzi o standardową piechotę. Mamy też tutaj Malagora, Mroczny Omen. Malagor, bardzo mocny czarodziej, bardzo mobilny czarodziej. Jeśli chodzi o zaklęcia, które tutaj posiada, no posiada dobre zaklęcia, choć moim zdaniem mógłby mieć troszkę zmienione te zaklęcia. Bo dołożyłbym tutaj na przykład wzmocnienie naszych jednostek, żeby były wytrzymałe, a tego akurat nie mamy, ale mamy wahadło, mamy stado kruków, jeśli chodzi o obrażeniowe umiejętności, zaklęcia, jest to naprawdę ok. Przyzwanie Cygora to ja akurat mniej używam, jakoś Cygor do mnie nie przemawia. Z takich ważnych rzeczy, no jest to oczywiście latający czarodziej, więc to jest mobilność naprawdę zdecydowanie ogromna. Rzadko kiedy też e, przeciwnicy mają latające jednostki, więc wtedy mamy naprawdę super mobilność i ten po prostu nawet jego życie, pomimo że jest małe, no to tutaj nie ma problemu z walką. Z takich ważniejszych jednostek, które tutaj posiadamy, mamy stado gorów. Stado gorów jest o tyle dobre z dwoma toporami, że mamy tutaj już przebicie pancerza. Mamy tutaj premię przeciwko piechocie. No minusem jest dalej tak naprawdę pancerz. Prędkość powinni mieć ciut większą, bo zwierzy ludzie ogólnie zawsze były takie jakby jednostki dużo szybsze. To takie 45 mogłyby nawet posiadać. Z tego względu, że oni tutaj mają te łaknienie krwi, i ta żądza, wiecie, z mordu. No to powinni mieć tak naprawdę wzmocnienie do spida. I to by było moim zdaniem spoko w ich wykonaniu. Sama jednostka wygląda podobnie jak ta z tarczą, tylko mamy po prostu toporek. <laughs> mamy też pestigory, które są w sumie od niedawna dodane z czasem gdzieś tam DLC kanurglowego, więc pestigory. No cóż, pestigory, jak widzicie, takie dosyć już ładnie ubrane, więc tutaj pancerza jest faktycznie więcej. Pestigory są ogólnie bardzo dobrymi jednostkami, jeśli oczywiście wiemy, jak ich wykorzystać. Z takich najważniejszych rzeczy łzy nurgla, czyli jest po prostu zdjęcie prędkości wrogowi. No 75% to jest naprawdę sporo. Mamy odporność na ostrzał, mamy właśnie ten znak nurgla, czyli życie jest oczywiście zwiększone. Mamy też zatrute ataki, co jest naprawdę ważne, tym bardziej do walki takich dłuższych. A zwierząt ludzie czasem mają takie walki, które trwają o wiele dłużej, więc do tego zastosowania są idealni. Oczywiście sprawdzają się najlepiej na piechotę, tak samo jak stadogorów. Piechota to jest tak, bym powiedział, najważniejsze, jeśli chodzi o pokonywanie gdzieś tam przeciwnika. Mamy tutaj przebicie pancerza, nawet niemałe, bo aż 20 jest naprawdę sporo. Do takich jednostek podstawowych, zwierzę ludzi, to jest naprawdę znakomita jednostka. Problemem na pewno jest tylko to, że nie mają tarczy, więc strzelcy szybko ich wystrzelają. Tak jak mówiłem, zwierzę ludzie, powtórzę to setny raz, muszą używać zasadzek, musimy się po prostu kitrać, żeby te jednostki gdzieś tam wytrzymały. Mamy jeszcze Sanagory, jeśli chodzi akurat o tą jednostkę, jest to trochę taka bym powiedział zaciągnięta od e, Zincha, <laughs> z tego względu, że już mamy barierę, mamy magiczne ataki. No i mamy oczywiście znak Zincha. No z takich rzeczy fajniejszych mistyczne wyładowanie, czyli zwiększenie obrażeń. Zwiększa się oczywiście intensywność, gdy rzucamy czary. No to jest fajne, gdy używamy na przykład czarodziei Malagora, mamy na przykład Lorda. No to szybko ta intensywność się zwiększa i 20% i przebicia pancerza i tego. No z jednej strony dużo, niedużo, ale lepiej mieć niż nie mieć. Tutaj mamy też ten plus, że mamy tarczę 55 bloku. Mamy więcej pancerza. No, ale reszta statystyk tam e, szałów jakiegoś większego nie zrobi. Jeśli chodzi o zastosowanie jednostek, no to zdecydowanie piechota i utrzymywanie pozycji. Jeśli na przykład chodzi o jakiś ostrzał, nie ostrzał, no do tego sprawdzą się najlepiej. Mamy jeszcze stado bestigorów, czyli chwilową najmocniejszą piechotę u zwierząt ludzi. Tym bardziej, że tutaj pancerz już jest 95, siła broni jest dosyć ładna, przebicie pancerza jest ogromne. Statystyki bardzo bym powiedział zbalansowane: 30-35, więc to jest tak bym powiedział na normie. Plus jest, plus jest taki, że to jest dobra piechota, minus jest taki, że mogliby posiadać trochę mocniejszą piechotę, jak dla mnie. Tym bardziej z jakimiś większymi obrażeniami, no bo są to ludzie tak? Nieokiełznana moc mrocznych bogów, więc do tego naprawdę mogliby być mocniejsi. Mamy też jeszcze łuczników, jak widzicie w lesie skitranych. E, no, wyglądają ogólnie tak samo jak standardowi e, Ungorowie. Mają oczywiście łuk, zasięg jest troszkę malutki, siła pocisków jest powiedzmy nie najgorsza, ale mogłoby być ciut lepiej, nie mamy też e, przebicia pancerza za specjalnie, dyscyplina jest bardzo niska. Więc łucznicy, no sprawdzą się do czego, no łucznicy powiem wam szczerze, sprawdzają się do wszystkiego. Ale jeśli chodzi akurat o tych łuczników, to się sprawdzą najlepiej na jednostki, które nie mają tarczy, nie mają e, dużego pancerza, bo inaczej wygląda to słabo. Ruszmy w takim razie do boju. Nasze jednostki dzięki temu, że mogą tam gdzieś podejść bliżej, to możemy to jakoś wykorzystać. Patrzcie, jak komputer się fajnie porozkładał. Musimy ruszyć od razu do ataku. Tu mamy na włócznie, choć to są białe lwy, chyba, więc tu będzie ciężko. No, jeśli chodzi o naszego czarodzieja, no tutaj powinniśmy wykorzystać właśnie jego największy potencjał, jaki jest. Powinniśmy się w ogóle tutaj strzelcami zająć. Tu wahadełko powinno w ogóle wjechać. Chyba bym się jeszcze zastanawiał, właśnie, w którą stronę to wahadełko wypuścić, bo wahadełko też nie jest jakąś tanią umiejętnością. Teoretycznie tutaj się najlepiej by sprawdziło, tylko nie wiem czy zdąży przekastować, ale chyba zdąży. No i to jest jedyna taka właśnie największa zaleta, żeby gdzieś tam przeciwnika szybko zmieszać, atakowanie na różne fronty. No to wtedy przeciwnik, nawet mimo lepszych jednostek, to jest w stanie szybciej gdzieś tam upaść, więc to jest ważne. Powinniśmy tutaj też wspierać naszą armię. Powinniśmy właśnie zrobić taki, bym powiedział Harmider. E, no, walka wszystkich z wszystkimi. To jest wtedy najlepsze zastosowanie. Jak widzicie, tutaj bardzo ładnie ta magia działa. Też jeszcze strzelcy strzelają. I na łuczników można właśnie wyko wykorzystać swoich łuczników i możemy wtedy więcej też zrobić. To jest bardzo ważne. Jeśli będziemy mówić o tworzeniu armii, to wtedy będziemy musieli dużo więcej poomawiać, z tego względu, że jeśli źle gdzieś skomponujecie tą armię, to będzie Wam ciężko wygrać z niektórymi frakcjami, bo są frakcje, które są dosyć specyficzne i tamta magia już musi być zdecydowanie mocniejsza. Moim zdaniem możemy tutaj jeszcze pokazać, jak tutaj wyglądają walki, znaczy animacje niektórych jednostek. Jeszcze tam Pestigory zaczęły walczyć. Pestigory możliwe, że będą miały bardzo podobną animację do tych. No, w sumie widzę, że są identyczne te animacje. Mamy tutaj, że ta trucizna to jest właśnie spoko. Jak widzicie, elfy miały dosyć mocne te jednostki, ale zostały nawet w miarę rozgromione. Ważne jest to, żeby też wyłączać od razu to typ strażniczy. Z tego względu, że mm, dużo frakcji ma, gra na takiej zasadzie, że delikatnie gdzieś tam zaczynają uciekać, tracimy ich z oczu, i nasze jednostki zatrzymują się na środku polu bitwy. E, no i jest po prostu problem. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o jednostki, które posiadają tarczę, jak będziecie im strzelać po plecach, to ta tarcza nie działa, nie mają tego bonusu do obrony, więc to też jest ważne, żeby pamiętać o tym. No gory to wiecie jak walczą, nasze golasy. Okej. Okay, super. Dobra, pięknie. Moim zdaniem możemy iść dalej. Przechodzimy dalej. Mamy Rydwany, kawalerię, mamy Morgura z wiazdu na cienia. Morgur z na cienia to jest lord, który warczy wręcz. Ma oczywiście zatrute ataki z takich najważniejszych rzeczy. Mamy regenerację, ma też oczywiście przyzwanie e, pomiotów chaosu. Mamy również zwiększenie dyscypliny a i standardowy awanturnik. Z takich ważnych rzeczy ma oczywiście regenerację, odporność magiczną, jak sobie tutaj zauważycie. Nie wiem czemu czasem mi to przeskakuje. <laughs> Coś, coś mam chyba z Aui porąbane. Z takich ważnych rzeczy, tak jak mówię, właśnie leśnik, czyli standardowo mamy też odporność magiczną. Ogólnie Morgur może wyciągnąć najlepszą odporność, jak dobrze pamięta na ostrzał, że wtedy ostrzał w sumie nic mu nie robi. I to jest jego naprawdę bardzo mocna domena do takiej walki z elfami, którzy rekrutują od groma łuczników. To jest naprawdę bardzo dobre zastosowanie. A jeśli chodzi o samą tutaj właśnie kawalerię, mamy centaury. Centaury są oczywiście dobre, bardzo szybkie. Jedyny minus, no to tutaj jest znowu pancerz z słabym minusem tarcze, jeśli mamy, no to oczywiście mamy tą słabszą 30% tylko bloku. Z takich ważnych rzeczy mamy oczywiście idealny wigor, jednostki, które powinny non-stop szarżować, jednostki, które sprawdzają się najlepiej na piechotę. Najlepiej po prostu, nie ma tutaj innej opcji. I jeśli chodzi o statystyki, no szału tutaj nie ma, ale aż tak tego, takiego też dramatu nie ma. Jeśli nimi fajnie zaszarżujemy, są w stanie naprawdę zrobić bardzo wiele. Szkoda, że nie mają takich bonusów jak na przykład Slaneszowi, że wiecie, slanesz ma tam idealną flankę i wtedy wygląda to naprawdę dużo lepiej. Mamy też jeszcze Centy Gory bardzo podobne, tylko z wielką bronią. I tutaj mamy większe przebicie pancerza, bo tutaj mamy 27, no tam mamy zdecydowanie mniej. Nie wiem, czy co mi się z tymi statystykami dzieje, ale to najwyżej ograniczę na następnym już filmiku. Zastosowanie, no to też zastosowanie piechota. Nie mamy tutaj jakichś ze specjalnych wzmocnień przeciw dużym jednostkom. Możemy też starać się te duże jednostki gdzieś tam e, powiedzmy te za delikatnie cisnąć, ale większego szału tutaj nie będzie. Pamiętajcie, że z wielką bronią nie mają tarczy, więc ostrzał od strzelców, niszczy ich w momencie. Mamy też od zaciągnięte, takie centigory. E, one są z jednej strony fajniejsze pod tym kątem, że mają magiczne ataki, czyli neutralizują trochę tego pancerza, mają też barierę, więc są bardziej wytrzymałe. Ale to są identyczne, co z wielką bronią, niczym się po prostu nie różnią. No, oprócz oczywiście wyglądu, że mają tutaj zinczowe rogi i ogólnie bronie, <gry> dlatego są nasycone magią. Mamy teraz jeszcze oczywiście centigory z toporami do rzucania. Jednostka, którą trzeba się naprawdę sporo bawić. Ja osobiście ich nie rekrutuję, bo jest to po prostu szkoda czasu. Jest to też jednostka, którą może szarżować i zastępować takie zwykłe Centigory. Po prostu szarżujemy w piechotę. Ale jak dla mnie, to nie są jakieś, bym powiedział, jednostki wysokich lotów. Statystyki identyczne, więc nie musimy tutaj nawet nic omawiać. Ważne jest to, że Centygory mają straż przednią, więc najlepiej do flanki się nadają. Właśnie też takiego zmieszania przeciwnika, żeby się gdzieś tam obracał armią, bo jak komputer się oczywiście obraca armią, często odsłania swoje gdzieś tam flanki, więc wtedy możemy naprawdę szybko zmieścić przeciwnika w sumie w momencie nawet. Z takich ważnych rzeczy też jeszcze mamy dwa rydwany. Rydwany u zwierząt ludzi są bardzo ważne. I najlepiej wykorzystywać ich potencjał jak tylko się da. Minus na pewno rydwanów jest taki, że akurat standardowe rydwany u nich są bardzo wolne, więc to jest problem. Nie są tak szybkie jak u slanesza po 110 prędkości, tylko tutaj mamy 70. Z tego względu, że no, trochę, takie dwa dziki no muszą tutaj ciągnąć trochę tego, <laughs> lekko mówiąc, cielska od zwierząt ludzi. Więc tutaj z takich ważnych rzeczy na pewno pancerz, dyscyplina jest ok, prędkość tam pół na pół, ale siła broni i premia szarży jest ogromna. Więc jak dobrze się rozpędzą dziczki, to mogą ładnie staranować sobie tutaj mocne jednostki u przeciwnika. Zastosowanie: oczywiście, tylko piechota. Mamy też rydwane z rasagorami, czyli z jednym takim potężniejszym skażonym dzikiem. Chyba skażony bym tak bardziej nazwał, żeby to pasowało. Tutaj mamy większe obrażenia, większy pancerz i większą premię do szarży, więc to takich najważniejszych rzeczy. Moim zdaniem możemy tutaj zaczynać i atakować przeciwnika z każdej strony. Powinniśmy też dostosować ten atak, że nie tak od razu, wiecie, wszystkim na raz, tylko no, tak kręcić, aż on się poobraca, żeby mieć większą w szarżę, ale nie będziemy aż tak tego stosować. No, widzicie, jeśli chodzi o te centigory, one dosyć fajnie się sprawdzają, te zinczowe. Ja akurat lubię nimi gdzieś tam się pobawić. No, Redwany tu wiadomo akurat włóczników, jak znalazł. No, minus jest taki, że te jednostki, wszystkie centigorów, mają bardzo małe, no, bardzo małe statystyki względem, właśnie, pancerza, więc szybko można ich pokonać. Redwany jak widzicie są w stanie naprawdę wiele namieszać, więc one powinny non stop tutaj jechać. Proszę bardzo, jak po łucznikach mogą sprzątać. Ten oddział łucznika został wręcz zmiażdżony. Nie wiem czemu tutaj nam się jedne redwany zatrzymały. Morgur dopiero tutaj dobiega. No Jesteśmy w stanie wiele naprawdę zrobić tymi jednostkami. Morgur o tyle ma ten plus, że ma przyzwanie właśnie pomiotów chaosu, a pomioty chaosu są znakomite na piechotę, więc to warto u niego na pewno wykorzystywać bo pomioty robią ogromne obrażenia, tylko pomioty też nie lubią włóczni, więc na to zwróćcie uwagę, że włócznie to nie są akurat ich jakieś za specjalnie ulubione jednostki. Jeśli wypuścicie też Rydwany na taką jakąś słabszą piechotę, to możecie ich zostawić, oni sobie tam z nimi poradzą. Nie ma jakiegoś tam większego problemu. Bo proszę bardzo, jak się dzik rozpędził. <grym> tylko, że tutaj akurat są jednostki, które mają w miarę tam jakąś odporność na tą szarżę, więc nie mogli też tak zaszaleć. Tentigory szybko się sypią, ać mają barierę, która się odnawia, więc to jest dobre zastosowanie. Jeśli chodzi o rzucanie, jeszcze tutaj tymi toporkami, zobaczmy, jak tutaj wygląda rzut tymi toporkami. Pewnie standardowe jak w innych jednostkach, innych frakcji, ale możemy sobie spojrzeć. Niech tu chłopaki rzucą. Mam czasem się zbierają trochę do tego rzutu. Jakieś tam toporki latają, te to oczywiście uwielbiają masakr robić. No Rydwany z tych jednostek, które tutaj zostały pokazane są ogólnie najmocniejsze pod względem, jeśli oczywiście potrafimy ich wykorzystać. No Rydwany robią największe obrażenia, Centigory też się dobrze sprawdzają, ale Centigory najlepiej się sprawdzają na konkretny atak na flankę. I na strzelców, no to jest najlepsze zastosowanie do walki z jakąś e, piechotą, tym bardziej jak mają włócznie, no to po prostu giną w momencie. Przechodzimy do zwierząt bojowych, podporów, pierwszych potworów, więc tutaj będzie trzeba więcej już omówić, no bo to jest taka kwintesencja zwierząt ludzi. Standardowo ogary chaosu w dwóch wydaniach mamy oczywiście z trucizną i standardowych, różnica jest taka, że jedne są z trucizną i obniżają przeciwnikowi statystyki względem właśnie prędkości, ostrzału, siły broni i przebicia pancerza, to jest dobre do wykorzystania. Jeśli chodzi o ogary, jedne i drugie wykorzystujemy ich tylko do flanki, frontalny atak zdecydowanie nie, bo po prostu zginą w momencie. Najlepiej się sprawdzają na strzelców, artylerię. No i w sumie kawalerie mogą też tam taką średnią dopaść i sobie nawet poradzić, albo ich po prostu zatrzymać. Mamy również harpie, które mają bardzo duże obrażenia. I z harpii takie ważniejsze rzeczy, że jeśli puścicie ich na przeciwnika na plecy, na piechotę, to są w stanie ich zmiażdżyć w momencie. Unikamy oczywiście... Eee, tak naprawdę halabard, halabard włócznie, no bo wtedy naprawdę harpie szybko giną. Strzelców również unikamy, tak samo jak na ogarach, bo pancerz jest po prostu malutki. Dyscyplina jest malutka, ale siła broni u harpi jest po prostu bardzo mocna. Więc wykorzystujemy na strzelców, artylerię i atakowania nawet powiedziałbym kawalerii. Do kawalerii też się fajnie sprawdzają, obrażenia mają spore. Jeśli kawaleria też nie jest z najwyższych lotów, no to bez problemu sobie poradzą. Mamy też pomioty chaosu. Jeśli chodzi o pomioty chaosu, są stworzone tylko do niszczenia piechoty, do walki z bohaterami. Jeśli to jest też oczywiście jakby taka piechota, to też możemy ich wykorzystywać. Unikamy ostrzału, bo pancerza jest bardzo mało. Jeśli chodzi o zwierzę ludzi, pamiętajcie, że oni nie posiadają kar w walki w lesie, więc walka w lesie jest dosyć wskazana, tym bardziej, gdy walczymy z mrocznymi elfami, z elfami. Z frakcjami, które mają dużo strzelców, mocnych strzelców, no to unikamy całkowicie ostrzału i wykorzystujemy po prostu potencjał lasu. No a najgorzej jest po prostu walczyć na jakiejś pustyni czy coś, gdzie nie mamy gdzie się po prostu schować. No to wtedy zwierzę ludzie mają o wiele większy problem. Pomioty chaosu akurat u zwierzę ludzi są spoko pod tym kątem, że też mają truciznę, tak jak nurglowi. Czyli mogą osłabić bardzo mocno przeciwnika, duża siła broni i duże przebicie pancerza jak dobrze pamiętam, bo jest no właśnie 40 to jest naprawdę sporo, więc taką mocniejszą piechotą też sobie chłopaki poradzą, tylko minusem jest na pewno pancerz, więc na to musicie zwracać uwagi, że najlepiej byłoby wykorzystywać ich do takiego wsparcia niż frontalnego ataku. Jeśli chodzi o sta, stado razogorów, no stado ma bardzo duże obrażenia przebicie pancerza premia szarży. Dyscyplina jest tutaj na pewno największym minusem i oczywiście furia. Furia po prostu działa na tej zasadzie, że jak spadnie za dużo życia naszej jednostce, no to wpada w furię i nie możemy jej kontrolować. Więc jeśli rzucimy ich na przykład na takie włócznie i stracą kontrolę, znaczy my stracimy kontrolę nad nimi, no to mamy po prostu po jednostce. Mamy jeszcze manticore, które również mają furię, i na to też zwróćcie uwagę, że jednostka jest ogólnie dobra pod względem statystyk, ale niestety tutaj ta furia bardzo nam może zaszkodzić. Więc warto te jednostki wysyłać na takie jednostki, do których są po prostu przeznaczone do walki. Bo wtedy najwięcej e, nie stracimy, a po prostu możemy najwięcej zyskać. Bo w tej furii też te ataki tych jednostek są bardziej takie, bym powiedział, mordercze, zabójcze. <grym> Więc wykorzystajmy tutaj ich do ataku. Jeszcze oczywiście ostatni lord. No to ostatni lord to jest tutaj Kazrat Jednooki. Zaczyna on w Imperium. Możemy się wyżyć gdzieś tam na ludziach. <grym> Co jest czasem wskazane, bo Imperium jest za po prostu mocne. i Im szybciej zniszczymy na początku, tym dla nas lepiej. Jeśli chodzi o Kazraka, jest to po prostu 100% żołnierz, walka wręcz, bardzo dużo bonusów do siły ataku, ataku zwarciu, podstawowej siły broni. No i jest tego naprawdę sporo, jest on bardzo mocnym wojownikiem. Artefakty, które też gdzieś tam posiada są nie najgorsze te fioletowe, więc można z niego naprawdę ładne statystyki wykręcić i wiele z nim wykręcić. W takim razie ruszmy do ataku, wykończmy już tutaj te elfy. Ważne jest to, że musimy wyłączyć sobie to, atak. Znaczy funkcję strażniczą. Bo funkcja strażnicza nas tutaj bardzo osłabia. Powinniśmy wykorzystać wszystkie jednostki, żeby wyłapać tych strzelców. Z tego względu, że strzelcy zagrażają nam najbardziej. Tym bardziej na nasze jednostki. Jak sobie tutaj zauważycie. No pomiotów. Pomioty mają bardzo ciężko wtedy z strzelcami. Tutaj będą animacje pokazane. Papiecki, standardowo, też widzieliście nieraz. Tam nie ma jakiejś, jakiegoś większego szału. Jeśli chodzi o harpie, no to harpie są akurat dosyć zgrabne. Tutaj ładnie łapią tych przeciwników. Tutaj mamy zwykłe ogary. Tu raz za gory wjeżdżają w łuczniku, więc raz gory będą mieć naprawdę e, dużo farmy. <grym> dużo expa nim po prostu wpadnie na walce. Możemy wzmocnić naszego Lorda, to te statystyki wykręca naprawdę spore, a nie ma żadnych artefaktów. Tylko tutaj te wsparcie by się przydało jednak innych jednostek. Tu już raz za gory biegną, tylko one nie są też takie szybkie, więc wiecie... E, warto zwrócić na to uwagę, no niestety nie są to jednostki slanesza z ogromną prędkością. Ale dziczki sobie dobrze radzą. <gry> Dziczki mają naprawdę duże przebicie pancerza, więc jak dobrze ta szarża wiedzie, to czasem połowy oddziału już zniszczone. E, tu widzieliście mniej więcej, jak ci walczą. Tak wie, to są stworzone jednostki pod piechotę, ale nie lubią włóczni, więc włócznie e, bardzo szybko nam mogą ścisnąć te jednostki. Ale może nie będzie aż tak tragicznie. Jeszcze jeśli chodzi o Manticore, to proszę bardzo. O, tutaj zbyczka poleciała. Antikory są spoko, tylko bardzo trzeba uważać na te włócznie, bo jak te włócznie się tam do nich dobiorą, no to mamy zdecydowany problem. Moim zdaniem, powinniśmy teraz przejść do tych ciekawszych jednostek. Przechodzimy do pieszych potworów i solowych potworów, a jest w czym po prostu tutaj wybierać. Jeśli chodzi o pierwsze trzy oddziały, to mamy Minotaury. Różnice są w nich ogólnie nieduże. Minotaury standardowe wykorzystujemy na piechotę. Nie mają one oczywiście tarczy, więc ostrzałem jest bardzo ciężko, z tego względu, że mamy mało pancerza i te minotaury szybko można pokonać. Jest to ułatwienie dla wielu frakcji, jeśli walczą właśnie ze zwierzętami na początku, bo często komputer ma tam parę oddziałów tych minotaurów. I żebyśmy mieli większe szanse na innych frakcjach, no to ten pancerz jest u nich naprawdę słabiutki. Obrażenia są ogromne, bo przebijające mamy premię na piechotę. Ale tak jak mówię, niestety strzelców nie lubią. Możecie ich wykorzystać do wszystkiego, oprócz po prostu walki ze strzelcami, bo inaczej wychodzi to e, słabo. Mają też bonus na piechotę, więc lepiej wiadomo piechotę niż na potwory ich wysyłać. Kolejna jednostka to są Minotaury z tarczami. Tutaj obrona zwarcia jest dużo, oczywiście, większa niż w standardzie, bo aż o 13 więcej też pancerza. Mamy tarczę, tą lepszą, bo 55 bloku. E, Umiejętności, standardowo łaknienie krwi na wszystkich minotaurach, nie ma tutaj jakichś większych różnic. Te minotaury już są dużo lepsze pod tym kątem, że mogą na wprost lecieć na strzelców i nie otrzymają aż takich dużych obrażeń. I też ten pancerz 10 więcej, no to robi czasem naprawdę sporą różnicę. Do walki standardowo na piechotę. No i szczerze powiedziawszy tyle. Jeśli chodzi o minotaury z wielką bronią, no to minotaury z wielką bronią o tyle lepiej, że mają właśnie skuteczność przeciw dużym wrogom. Czyli, oczywiście, bonus na dużych wrogów ma aż 25. Siła przebicia taka sama. Pancerz statystyki są ogólnie takie same jak zwykłych minotaurów. Nie ma tam po prostu żadnych różnic. Różnica jest tylko taka, że ta jednostka jest na dużych wrogów, a tamta, tamte minotaury są na piechotę standardową. Mamy również Olbrzyma, o którym już nieraz dziś tam mówiliśmy. No, jest taki trochę przymulony, łowosiony. A jeśli chodzi o niego, no olbrzym bardzo dobrze się sprawdza na piechotę, na piechotę. No, po prostu sprawdza się najlepiej i na pokonywanie też bohaterów, lordów. No bo obrażenia są spore, przebicie pancerza jest spore, życia ma dużo. Jest też wolną jednostką, więc strzelców oczywiście unikamy jak ognia. No bo strzelcy bardzo łatwo trafia mu jednak olbrzyma, bo zobaczcie sobie, że on jest jednak no spory względem nad minotaurów. Minotaury trafiają bez problemu, a co dopiero w takiego olbrzyma. Jeśli chodzi o kolejną jednostkę, jest to Jabarslet, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem. Magiczne ataki, zatrute ataki, jest to taki bym powiedział smoczek. Z takich ważnych rzeczy mamy tutaj właśnie wir. Ten wir jest naprawdę bardzo mocny, bo też które truciznę wywołuje. I trucizna wiecie, osłabia bardzo przeciwnika, więc to jest plus. Jest jeszcze aura szaleństwa. E, po prostu działa, gdy walczymy, zadaje ładne obrażenia, bo od 8 do 16. No, jak dobrze gdzieś tam osłonimy tą jednostkę, to no, pokona sporo. Jest trochę wolną jednostką po 65, ale widać, że jest taką troszkę ociężałą, ale też tutaj dyscyplina jest nie najgorsza, siła broni jest OK. Na piechotę mamy bonus, więc najlepiej sprawdzamy tą jednostkę na piechocie. No, możemy iść do osobienia żywiołu. Uosobienie żywiołu to jest ciekawa jednostka, bo ma osłabienie właśnie dyscypliny przeciwnika, prędkości. Siła broni jest też spora. Na piechotę mamy 10 plus jeszcze obrażeń. że jest trochę słaby, ale atak zwarcia jest ogromny. Minusem jest na pewno właśnie obrona, ale znowu plusem jest szarża. Ta jednostka, gdy walczy sama w sobie z przeciwnikiem, to często szarżuje, więc wtedy ta obrona zwarcia jest powiedzmy taka wybalansowana. Mamy jeszcze oczywiście Gorgona. Gorgona, oczywiście, mogliście poznać. U Korna, jak dobrze pamiętam, bo jest tam w specjalnym regimencie. No Gorgon znakomicie sprawdza się na duże jednostki, ale na piechocie też sobie daje bez problemu radę. Mamy też siła z ciała, czyli regenerację, gdy walczy w zwarciu. Czasem jest tak, że jak dobrze wypuścimy tego Gorgona. To on zdąży się jeszcze regenerować, gdy walczy z przeciwnikiem, więc to jest w ogóle już niezły szał. Statystyki dobre, tylko pamiętajcie to, że większość tutaj potworów, u, e, no zwierząt ludzi, mają bardzo małą obronę zwarciu. Olbrzym 30, Jabersly 42, Uosobienie 30, Gorgon 34. No i to jest na przykład największy problem. I zostaje nam jeszcze Cygor, czy tak wiem, taki cyklop, który rzuca kamieniem. On się najlepiej sprawdza do rzucania. Do walki wręcz niby też ma dobre statystyki, ale też większego szałek jak dla mnie nie robi, bardzo łatwe jest go po prostu skontrować i Pokonać, ale samo rzucanie w kamieniem, gdy jednostki dobrze się ustawią, to naprawdę są ogromne obrażenia. Wyróżmy w takim razie na te elfy. Te elfy nam trochę tutaj e, zrobią problemów. Tu powinniśmy w ogóle zaznaczyć, właśnie, żeby na strzelców, ale tutaj ładnie tym kamieniem trafione było. <laughs> Jeśli chodzi o te oddziały, no powinni raczej mimo wszystko te elfy pokonać. Mimo, że tutaj są jednostki, które są bardziej dostosowane na. Ja bym powiedział właśnie potwory na duże jednostki mają duży gdzieś tam boniusik ale powinniśmy mimo wszystko dać radę zobaczcie co się dzieje z minotaurami mimo, że posiadają tą akurat e, no, te nie posiadały tarcze, więc wystrzelali im niż oni po prostu zaatakowali tutaj możemy rzucić też minotaury problem jest właśnie taki, że minotaury powinny atakować od frontu znaczy od frontu, ale taką piechotę, która nie ma tarczy, nie ma obrony przed szarżą, a jeśli chodzi o zwykły Frontalny atak: No, to tutaj można wykonać na każdej jednostce, nawet jakiejś tam mocniejszej. Olbrzymy tutaj też sobie ładnie poradzą. Gorgon, proszę bardzo, tak jak mówię, Gorgon ma fajną tą szarżę więc do tego sprawdzałem się najlepiej. No, trochę się tutaj namieszało. Jaberzlec są bardzo fajnymi jednostkami, tylko tak jak mówię, tu trzeba wiedzieć, jak te jednostki użyć. No, i on się też musi doczłapać, no bo jednak nie jest wybitnie jakiś super szybki. Ale jak się już doczłapie, to, to zobaczcie co tutaj się zdarzyło. No, jedna szósta oddziału została od razu zmiażdżona. No, on się tak bardziej rzuca dziko, więc spoko to wygląda. Uosobienie, no tu będzie problem, bo tutaj już e, zaczynają jednak bić jednostki włóczni, więc tu już wygląda to gorzej. No, Gorgan niech się tutaj jeszcze pobawi, proszę bardzo. Takie kosy, które tu są naostrzone, to się nie dziwię. No, minotaury wspomóc tutaj, przyjaciele. No, ten to jest kozak, nie? Ja w ogóle uwielbiam tą jednostkę. E, tym bardziej, że te aury są naprawdę spokojnie. No i co, możemy przejść w takim razie do regimentów i tworzenia armii. Przejdźmy w takim razie do regimentów. Regimenty no, wyglądają tu dosyć lepiej niż w niektórych frakcjach. Standardowi to jest stado gorów z tarczami. Statystyki są tutaj delikatnie podbite, jak dyscyplina, obrona, zwarciu, ale jakichś takich większych, powiedzmy, zmian w statystykach nie ma. Jest to standardowo jednostka do walki przeciw piechocie. Mamy e, straż przednią. Umiejętności nie mamy dodatkowych, więc to jest troszkę słabe. Jeśli chodzi o kolejnych tutaj e, Ungorów, no to w Ungorach mamy zmienione gdzieś tam faktycznie kolory, mamy tutaj zatrute ataki, co jest na przykład dużym plusem, ale moim zdaniem będzie nawet ogromnym plusem. Mamy premie przeciw dużym przeciwnikom, co też jest dobre, e, ale tak większych różnic nie mamy. Mamy również rozrywacze Koroka, czyli stado bestiegorów. No wyglądają tak bardziej e, umocnieni, bym powiedział, takie bardziej dzikie te jednostki. Z jakichś tam lepszych rzeczy wzmocnień nie ma, tylko tutaj wzmocnienie chyba jest dyscypliny, wydaje mi się, obrony z warciu, ataku z i większych różnic nie posiadamy. Mamy też jednostki, właśnie jazda z wielką bronią, czyli centygory z wielką bronią. Wyglądają jak dla mnie, prawie identycznie, nie widzę jakichś większych różnic w wyglądzie. Statystyki są chyba trochę podbite, bo pamiętam, że pancerza miały na pewno mniej, tutaj mają zdecydowanie więcej, bo chyba było 35 albo 45 to różnica jest naprawdę spora. Więc za to na przykład duży plus. Umiejętności jakichś takich unikatowych tutaj chyba nie posiadamy, choć nie wiem, czy oni strażnika chyba nie posiadali. Przez to, że synowie to może jakoś pod strażnika coś tam pomyśleli. No strażnika chyba nie było, więc to jest dobre wzmocnienie tylko musi być bohater lub lord obok. Mamy też rzucające stoporami no tu wyglądowo się pozmieniali pod względem kolorów. Jeśli chodzi o samą tutaj mechanikę, to coś się rozjechało nawet, nie wiem czym to jest poza tym. No to tutaj mamy zatrute ataki i walka w zwarciu i narzut, więc to jest zdecydowanie duży plus, bo zatrute ataki naprawdę robią ogromną robotę. Kolejne jednostki, minotaury. Minotaury otrzymały tutaj regenerację, więc to jest moim zdaniem ogromny plus. To jest naprawdę ogromny plus. To są oczywiście jeszcze Minotaury starczami, więc lepiej niż standardowe, bo mają większe zastosowanie. E, statystyki z tego, co widzę, w sumie są prawie identyczne. Nie ma tam jakichś większych różnic. Widzę, że obrona zwarciu jest większa i chyba dyscyplina z większa, ale tak, to nic więcej. Kolejne, co mamy, no to mamy Centigory, znaczy cygory, wybaczcie. Możemy, mamy tutaj jakieś klątwy. Widzę spaczone wyjrzenie. E, Okej. Okay. Mamy również chyba odporność magiczną, bo tak w standardzie tego nie było. Statystyki tutaj są zmienione, bo mamy też magiczne ataki. To jest na pewno duży plusz. i trochę zdzięczowy, jakbym powiedział. Podciągnięte przez te magiczne ataki, ale jakichś takich większych różnic tutaj nie mamy. Matka miotu z Worberlandu, czyli Dżaberdżet. Jeśli chodzi o niego, no to tutaj mamy płonąca krwawa żółć. Tego nie było, była inna, jakby mechanika, chyba. I mamy roztrzaskany pancerz. Aha, to było, ale nie było roztrzaskanego pancerza. Ok, to są takie większe gdzieś tam zmiany. Z jednej strony spoko, bo ten wir jednak 100% przebicia pancerza. Jeszcze roztrzaskany pancerz, no wygląda to moim zdaniem spoko. I są krwawe gorgony. No tutaj mamy w krwawe, krwawe gorgonach e, szał z tego co widzę. Jeśli chodzi właśnie o znak korna, czyli jak taki gorgon kornowy, którego oczywiście też tam mamy w regimencie, no to moim zdaniem powinniśmy już puścić te jednostki do ataku. No, bo szczerze powiedziawszy, ataki będą identyczne, tutaj nie ma jakichś tam dziwniejszych zastosowań. Wiadomo, trzeba zawsze pamiętać o tym, żeby jednostki zawsze włączać z trybu strażniczego, bo inaczej jest duży problem z tym wszystkim. Jeśli chodzi o animacje, nie zostały one tutaj zmienione, są po prostu identyczne a moim zdaniem poświęćmy więcej czasu na omówienie tych jednostek. Jeśli chodzi o tworzenie armii u zwierząt ludzi, takich najważniejszych rzeczy na pewno powinien się znaleźć czarodziej. Nawet jeśli macie Malagora, no to warto sobie też dobrać takiego czarodzieja z takiej domeny, która po prostu wam jest gdzieś tam potrzebna do walki. Z takich ważniejszych domen pamiętajcie, że na przykład domena bestii ma bardzo dobre zaklęcia wzmacniające nasze armie i na pewno te stado kruków jest dobre, czyli te stado zagłady. Jeśli chodzi o Malagora, to on akurat posiada to stado, więc na to nie musicie gdzieś tam patrzeć. Z domeny cieni, no też są bardzo dobre magie pod względem zadawania obrażeń, więc jeśli potrzebujecie zadać bardzo dużo obrażeń, dużej ilości piechoty, no to do tego sprawdzi się najlepiej. Domena śmierci to takie pomieszanie, żeby przeciwnika osłabić, wybić mu piechotę i tak naprawdę troszkę można gdzieś tam bohatera pomęczyć pijawką. Domena dziczy, no domena dziczy moim zdaniem to jest jedna z takich trochę najsłabszych domen pod tym względem, że mamy tutaj jakieś powiedzmy zionięcie, które ma duże obrażenia, mamy jakieś osłabienie przeciwnika, tylko pamiętajcie też to, że tam mało skilli z zaklęć działa pod tym kątem, że są one obszarowe i to jest duży problem, więc jak dla mnie domena śmierci, cienia, bestii, to w tym wypadku trzy takie lepsze domeny. Domena bestii, moim zdaniem, to jest podstawa u zwierząt ludzi. Tym bardziej, że musicie wzmacniać te jednostki, bo pamiętajcie, że one mają bardzo mało pancerza. Nie mają też jakichś wybitnych, mocnych statystyk, i na samym początku jest to bardzo ważne, żeby wzmacniać te jednostki, żeby ich po prostu nie tracić. I domena cienia. Domena bestii, cienia to mogą być dwie najlepsze domeny na początek, z tego względu, że wahadło zadaje ogromne obrażenia od razu. A domena bestii po prostu wzmacnia wasze jednostki, więc jesteście w stanie dłużej wytrzymać, nim się na przykład zregeneruje zaklęcie, i wtedy możecie użyć tego zaklęcia. Wargor i tak samo Wściekły Byk są na pewno tym plusem, że jak dobrze pamiętam, Wściekły Byk chyba boostuje nam jednostki, czyli szkoli. A jeśli chodzi o Wargora, to mamy odnowienie, e, tak naprawdę. E, uzupełniania armii, więc to jest ważne. U zwierząt ludzi, mimo wszystko, dobrze się ta armia odnawia, ale zwierząt ludzie zależy też, kim zagracie na początek. Mają ciężki start, więc dużo gdzieś tam tych walk musicie toczyć. W większości polecam raczej walkę standardową niż na automacie. Chyba, że sobie już dojdziecie do potworów, do bestii Gorów. I te statystyki już będą naprawdę dobre, i będziecie łapać na zasadce, to też będzie ok. Z takich tworzenia na początku armii, to i tak powiedzmy, że macie tam jakiegoś Minotaura, 2-3 maksymalnie, możecie mieć gdzieś 2-3 na początek. Możemy mieć też pomioty chaosu, które są gdzieś na przykład u Morgura e, boostowane więc to też jest dobra jednostka. Z takich jednostek piechoty na początek, to oczywiście macie pewnie Ungorów włóczników standardowych, gdzieś tam starczami, włóczniami. E, takie jednostki gdzieś się powinny znaleźć pewnie w armii na początku. Możecie też zwrócić uwagę na to, na strzelców. Jeśli jest opcja wykorzystania tych strzelców, warto to sobie wybrać. Jeśli wiecie, że tych strzelców za specjalnie nie potrzebujecie, oni też nie mają wiecie, dobrych statystyk, jakichś przebicia pancerza, więc na no, bohaterów też średnio się sprawdzają. Na bohaterów już lepiej wykorzystać swoich, tam bohaterów, lordów, jakieś takie mocniejsze minotaury, pomioty, żeby gdzieś tam bohatera pokonać. E, ważne jest to, że na przykład centygory dobrze się sprawdzają. Jeśli musicie szybko gdzieś tam zne zneutralizować strzelców, artylerię, i oni też mogą oczywiście straszprzenia, więc możemy gdzieś ich schować na plecach. Przeciwnik nas zaatakuje i wtedy wykorzystujecie te jednostki. Do tego jest to naprawdę dobre. Więc początkowa armia mogłaby się złożyć tak naprawdę z takich właśnie jednostek. Tak samo jakiś rydwan, tylko rydwanami musicie pamiętać także, jeśli puścicie na strzelców, możecie go zostawić, niech on sobie gdzieś tam walczy i nie ma żadnego problemu. Jeśli będziecie rzucać na taką piechotę już średnich lotów, no to musicie tymi rydwanami po prostu jeździć, bo jak puścicie ten rydwan nie, niefortunnie na włócznie, halabardy i go zostawicie, to w momencie się po prostu rozsypie. Taka armia początkowa mogłaby się gdzieś tam bardzo dobrze sprawdzić na początku, tylko musielibyśmy wykorzystywać oczywiście teren, czyli raz i wykorzystywać magię, bo te jednostki co mamy one są dobre, ale jeśli przeciwnik będzie miał średniej jakości też armię, no to tutaj ze średnią wysoką jakością armii może być troszkę większy problem. Jednostki powinniśmy z czasem wymieniać. Powinniśmy wymieniać tak naprawdę e, te jednostki. Powinniśmy iść w stado gorów, bo one są znakomite pod względem przebicia pancerza i do walki z piechotą. Tak samo pestigory powinny się tutaj znaleźć, na przykład za tych starczami. Jeśli chodzi o jednostki, starczami i cazagory są dosyć dobre, bo są dosyć wytrzymałe, mają lepszą tą tarczę. Więc wtedy możemy też je zrekrutować i nie będzie żadnego problemu. Jeśli chodzi o centigory, ja osobiście wolałbym się bawić na przod rydwanami z razagorami, bo zdecydowanie więcej są w stanie zrobić, są bardziej wytrzymałe. Jeśli chodzi tam o prędkość, to tam te 15, chyba prędkości, no 14, prędko nie, 20. 14 prędkości, to moim zdaniem nie jest jakaś ogromna różnica. Rydwany też są powiedzmy wytrzy bardziej wytrzymałe, jest ich też mniej, więc na magię są bardziej odporne, no bo magia na rydwany to za specjalnie nie działa. Więc to też jest na pewno duży plus. Z potworami, no, można sobie gdzieś tam zrekrutować tą jedną mantikorę. Manticora, powiedzmy, nie jest aż taka zła, tylko mantikorę musicie dobrze puścić, bo jeśli wpadnie furię i zostanie w halabardach, w łóżniach, zniknie po prostu w momencie, albo ją po prostu wystrzelają. Ee, jeśli chodzi o jakieś olbrzymy, olbrzymy są dobre na piechotę, więc jeśli potrzebujecie takiego wsparcia, to taki olbrzym też może wam tu dużo pomóc w walce, tym bardziej właśnie w walce z przeciwnikiem. Gory to jest dobra, jakby, jednostka, żeby przeciwnika też zwabić w pułapkę, bo jeśli wy zaatakujecie przeciwnika, to często jest tak, że on czeka, dopóki go nie zaatakujecie, bo jak komputer was zaatakuje, to on idzie w waszą stronę, więc to jest fajne, żeby zwabić gdzieś tam przeciwnika, zaczepić go. No, jeśli macie Malagora, to wiadomo, możecie podlecieć, strzelić jakimś wahadłem, e, sadokruku, i on tam i tak przyjdzie, ale to też jest dobra taka jednostka zaczepna, fajnie sobie radzi z takimi jednostkami, które mają dużo pancerza. Bo tutaj macie bardzo duże przebicie pancerza, więc taka bardzo mocna piechota. No do tego sprawdzi się gdzieś tam bardzo fajnie ta jednostka. Jumperzlet, no to jest jednostka, która fajnie sobie radzi. Tylko potrzebuje większości wsparcia. Nie możemy jej zostawić samej sobie, bo po prostu ma ciężko. Magiczna taki zatruta, ataki, przebicie pancerza, premia na piechotę. To jest naprawdę dużo plusów dla tej jednostki, więc warto taką jednostkę na pewno mieć. Można wtedy zrezygnować trochę bardziej z piechoty i iść w stronę potworów, bo na tym wykręcicie ogólnie najwięcej. Będziecie mieli też jakby największą szansę uniknięcia magii, bo magię komputer stara się gdzieś tam wykorzystywać. Raczej trochę nieudolnie, ale zawsze stara się wykorzystywać. Warto też na pewno mieć gorgony i uosobienie. <laughs> uosobienie jest dobre, żeby z jakimś wsparciem piechoty czy jakieś tam wsparciem nawet jakichś pierwszych potworów zrobić po prostu straszny rozłam u przeciwnika bo premia charge jest bardzo ładna e, siła ataku, atak zwarciu naprawdę jest na bardzo wysokich lotach a gorgon dobrze się sprawdza na dużych przeciwników bo magią dużych przeciwników za specjalnie nie wykończycie możecie też iść na przykład wtedy sobie zrezygnować z tych jednostek a możecie zrezygnować z tych tarcz i iść na przykład w stado bestigorów bo to jest dobra jednostka w sumie na wszystko na piechotę, na dużych przeciwników, radzą sobie naprawdę dobrze do tego możecie ich wykorzystać. Jeśli macie oczywiście jeszcze jakieś pytania odnośnie tworzenia armii, jakichś jednostek, dajcie mi znać w filmiku pod filmikiem, a może tak bardziej. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć.